Korzystając z ładnej, słonecznej pogody, zobaczymy sobie, w jakim kierunku jest skierowana nasza fotowoltaika, ta na tym dachu. Normalnie znamy mniej więcej kierunki, w jakich patrzy nasz dom, w jakim jest ustawiony dach, ale te kierunki są mniej więcej z dokładnością do kilkunastu stopni. Na mapie też jest problem, jak to zobaczyć. Dlatego też pokażę Państwu bardzo szybką metodę, jak dzięki słońcu i dzięki zegarkowi i dzięki komputerowi określić położenie naszego kierunku, naszego dachu. To jest bardzo szybka metoda, więc już zapraszam na film. To bardzo proste. Wystarczy, że weźmiecie słoneczny dzień taki jak dzisiaj, uchwycicie moment, kiedy słońce będzie padało prostopadle do waszych paneli, czyli zarówno ze strony lewej ściana budynku, jak i prawej będzie tak samo oświetlona. To jest taki moment, kiedy słońce pada zarówno na lewą część budynku, jak i na prawą. Dokładnie określcie sobie dzień i godzina, minuta. 12 lutego, godzina 12:12 i to jest dokładnie ten moment, kiedy mamy tak samo oświetlone zarówno lewą, jak i prawą część budynku, czyli wschodnią, zachodnią w moim przypadku. Tu już zaczyna pojawiać się lekki cień. Zanim włączyłem kamerę, to zdążyło minąć dosłownie kilka minut. Zobaczcie, ta strona już jest całkowicie zacieniona. A na tej stronie pojawiło już się słońce na elewacji. 12:12. Na podstawie tego, wchodząc na tą stronę internetową, tutaj musicie koniecznie zaznaczyć swoje położenie na mapie, bardzo dokładnie. Wpisujemy dokładnie, jaka to była godzina, data, godzina, minuta i wciskamy guzik oblicz. Otrzymujemy dokładnie, w którym miejscu było wtedy słońce, w jakim kącie, na przykład 178 stopni. Czyli dokładnie nasze panele patrzą w kierunku 178 stopni. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.